Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze przygotowanie będzie miało pewne części stałe. Będziemy najpierw przyzywali Ducha Świętego. Oczywiście to potrzeba skupienia, o chwili ciszy będziemy się modlić. Potem będziemy rozważanie temat dnia. Dzisiaj Bóg posłał anioła. Później będzie to lektura duchowa. W tym przygotowaniu, które mamy związanym zwłaszcza z beatyfikacją błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, będzie to lektura z jego nauczania, z traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz z życia matki Róży, Elżbiety Róży Czackiej. Także kilkanaście minut poświęcimy na to całe nasze rozważanie i przygotowanie. Potem będą słowa o objawieniach z Fatimy, objawieniach maryjnych i zachęta do tego, abyśmy wprowadzali światło słowa w swoje życie. Najpierw wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wycieszenie jest naszą otwartością na łaskę modlitwa do Ducha Świętego. Niech będzie odnowieniem w nas spokoju i pozwoli wczuwać się w serce Jezusa. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż spełnić wolę Ojca. Przyjdź, Duchu Święty, Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże. Prowadź mnie. Przyjdź, Duchu Święty. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej Matki, abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Bóg posłał anioła. To Bóg Ojciec wychodzi z inicjatywą. W Bogu rodzi się zamysł, plan. Bóg sam przygotowuje ratunek dla swoich dzieci i zapewnia wszystko, aby jego plan mógł się wypełnić. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że Bóg działa zamysłem czystej dobroci. Boży plan wypływa z czystej do Bożej dobroci. Dobroci Ojca, który kocha swoje dzieci. Zwiastowanie ukazuje nam prawdę, że Bóg postanowił zrealizować swój plan przez Maryję. Tę drogę wybrał Bóg. Chcemy na nią wejść i postawić pierwszy krok. Chcemy to zrobić razem ze świętą Elżbietą, z błogosławioną Elżbietą Różą Czacką oraz błogosławionym prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Droga Maryi to droga pokory, droga uniżenia. To droga, po której wstępuje na nas Bóg, aby nas ocalić. Uniżając się, robimy miejsce dla łaski Bożej. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pomocą na tej drodze są aniołowie, których Bóg nam posyła. Przygotowując się do aktu całkowitego dania się Matce Bożej, możemy spodziewać się szczególnej pomocy oraz obecności aniołów
gdyż Maryja jest ich królową. Być może wiara w obecność i pomoc aniołów przygasła w naszych sercach. Jeśli tak jest, niech te rekolekcje będą okazją do tego, by tę wiarę ożywić, ponieważ aniołowie pomagają nam na miarę naszej wiary i na miarę naszej współpracy. W sposób szczególny może nam pomóc w tych rekolekcjach otwartość na obecność i pomoc naszego anioła stróża oraz jutrzejsza uroczystość świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Aniołowie widzą więcej i dlatego mogą nas przeprowadzić przez ślepotę tego świata. Ten pierwszy dzień rekolekcji to zaproszenie do trzech rzeczy. Aby zacząć odkrywać Boży plan, który Bóg realizuje przez Maryję. Po drugie, aby przygotować miejsce dla łaski Bożej poprzez pokorę i postawę uniżenia. I po trzecie, aby na nowo uwierzyć w pomoc aniołów, którzy czujnym okiem są przy nas obecni cały czas. Niech nam w tym pomoże lektura duchowa oraz duchowe światło z Fatimy. Z nauczania księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. W swym hymnie radości rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Maryja usprawiedliwia się, dlaczego tak się raduje, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wejrzał. Matka Najświętsza użyła tego wyrazu, wejrzał. Bo właśnie o to chodzi, że Bóg wszystko widzi, wszystko dostrzega. Po prostu czujemy na sobie te biblijne promienie patrzącego wzroku Boga. Ale wejrzał na uniżenie. To wydaje się najbardziej dziwne i niepojęte, że Bóg spojrzał na uniżenie. Z traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Bóg chciał rozpocząć i zakończyć swe największe dzieła przez Najświętszą Maryję Pannę. Wyznaję z Kościołem, że Maryja jako stworzenie, które wyszło z rąk Najwyższego Boga, w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem, mniejsza jest niż najdrobniejszy pyłek, lub raczej, że jest niczym, gdyż jeden Bóg jest tym, który jest. Toteż ów Pan, wielmożny, całkiem niezależny i sam sobie wystarczający, nie potrzebował ani nie potrzebuje Najświętszej Dziewicy do spełnienia swojej woli i objawienia swej chwały. Wystarczyło mu tylko zechcieć, by wszystkiego dokonać. Przyjąwszy jednak rzeczywisty stan rzeczy, twierdzę, że Bóg, który od chwili stworzenia Najświętszej Dziewicy chciał, aby największe Jego dzieła przez nią się rozpoczęły i dokonały, nie zmieni z pewnością swego postanowienia na wieki, gdyż jest Bogiem i nie podlega zmianom ani w swych zamiarach, ani w swym postępowaniu. Bóg Ojciec nie inaczej dał światu Syna swego jednorodzonego, jak tylko przez Maryję. Z życia Matki, błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej. W swoim nauczaniu Matka Elżbieta Róża poświęciła wiele miejsca tematowi pokory. W jednej z konferencji pisała: podstawą każdego życia uczciwego, szlachetnego, a tym bardziej pobożnego, musi być pokora. Tam, gdzie prawda jest, tam jest i pokora. Pokora daje prawdziwe spojrzenie na wszystko. Człowiek pokorny wie, że nic nie umie i nic nie może. Człowiek mądry jest pokorny, wszechwiedzący jest tylko Bóg. Człowiek pyszny i głupi myśli, że może sam sądzić o wszystkim, że tak bardzo ograniczona wiedza, jaką ma, daje mu to prawo. Sądzić o wszystkim, co się dzieje na świecie, może tylko Pan Bóg. Jeżeli ktoś w jakimś małym zakresie wie, co się dzieje, nie powinien krytykować i sądzić o całości, której nie zna. Świadczy to bowiem o jego pysze. Jest najwyższą głupotą sądzić i roztrząsać rzeczy, o których się nie wie lub nie ma dostatecznego pojęcia.
Przyjrzyjmy się teraz objawieniom w Fatimie. Zanim dzieciom ukaże się Matka Boża, Bóg posyła do nich anioła. Jego rolą jest przygotowanie dzieci do przyjęcia wezwania Maryi. Dziś chcemy przyjąć wezwanie, z którym przyszedł pierwszy anioł. Była wiosna 1916 roku. Siostra Łucja pisze w swoich wspomnieniach. Zobaczyliśmy wtedy ponad drzewami oliwnymi kierującego się ku nam człowieka młodego, w wieku 14 lub 15 lat, w szacie bielszej od śniegu. Słońce zaś czyniło go przezroczystym, jakby był z kryształu. Był bardzo piękny. Gdy zbliżył się do nas, powiedział: nie bójcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się ze mną. Ukląkł i pochylił się aż do ziemi, a nam kazał trzykrotnie powtórzyć słowa: o Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył nam, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Ciebie nie kochają. Następnie podniósł się z klęczek i powiedział: módlcie się w ten sposób. Serce Pana Jezusa i serce Matki Bożej uważnie słuchają Waszych modlitw. Siostra Łucja powiedziała dalej: pozostaliśmy w pozycji, w której nas anioł zostawił, powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Słowa anioła wyryły się tak mocno w naszych umysłach, że ich nigdy nie zapomnieliśmy. Od tego wydarzenia często, głęboko pochyleni, odmawialiśmy modlitwę anioła, czasem upadając ze zmęczenia. Spróbuj dzisiaj, na początku naszych rekolekcji, wejść sercem w tę postawę uniżenia, w którą anioł wprowadził dzieci z Fatimy. Może nam w tym pomóc przyjęcie uniżonej postawy. Może to być schylenie głowy, przyklęknięcie lub położenie się krzyżem. Najważniejsze jednak, aby uczynić to sercem. Wypowiedz trzykrotnie modlitwę anioła z Fatimy. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Ciebie nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Ciebie nie miłują. Na koniec przyjmij do swego serca słowa anioła: nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Anioł przychodzi do Maryi, kiedy trwała ona na modlitwie. Znajdź i dzisiaj 5 do 15 minut na osobistą modlitwę w ciszy. Módl się tak, jak poprowadzi Cię Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i je rozważała. Na koniec dziękuj Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. I tu proszę, wstańcie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Amen. I jeszcze świadectwo, można jeszcze chwilę usiąść. Krótkie świadectwo Basi. Szczęść Boże, mam na imię Basia. Staję dziś w prawdzie i pokorze przed sobą, przed Wami, ale przede wszystkim przed Bogiem. Urodziłam się w trudnej rodzinie, pełnej gniewu, alkoholu, przemocy i różnych okropnych rzeczy, na które musiała patrzeć mała dziewczynka,
którą wtedy byłam. Najsmutniejsze w tym jest to, że ta przemoc była ze strony mojej mamy. Dziś nie mam żalu do moich rodziców. Wybaczyłam mojej mamie. Kochała nas jak umiała, sama mając poranione serce. Chciałam żyć inaczej, lepiej. Niestety nie udało mi się. W wieku 23 lat wyszłam za mąż. Urodziłam syna. Miałam rodzinę. Dobrego męża, który dał mi dom pełen miłości, zrozumienia, spokoju, a ja nie potrafiłam tego docenić. W przeciągu 22 lat naszego małżeństwa zdradziłam tego cudownego męża 3 razy. W końcu zostawiłam go dla innego mężczyzny, rozbijając swoją i jego rodzinę. Osiągnęłam dno. Zrozumiałam, co straciłam. Mąż przyjął mnie, choć na to nie zasłużyłam. Dziś jestem pewna, że Bóg mi go zesłał, jak anioła stróża. Wiedziałam, że muszę zrobić coś ze swoim życiem. Usłyszałam o rekolekcjach prowadzących do oddania życia Maryi. Poczułam, że chcę ją poznać i z nią zacząć wszystko od nowa. Kilka dni temu kupiłam różaniec i choć mieści się w kieszeni, jest większy od wszystkich problemów świata. Choć jest połączony cienkim drucikiem, jest silniejszy od najgrubszych łańcuchów. Maryjo, bądź ze mną. Basia. I w ten sposób będzie wyglądać każdy dzień naszych, mniej więcej w ten sposób, naszych rekolekcji. Gdyby ktoś chciał jeszcze raz do nich sięgnąć, no zachęcam jednak, żeby skorzystać z internetu. Wiem, że jest tu sporo osób starszych. Może warto poprosić kogoś, żeby taki tekst przygotowały, kogoś z rodziny, bliskich, może nawet z nas tutaj. Myślę, że z księdzem Damianem będziemy pomocą służyć, żeby taki tekst też móc sobie mieć do niego wgląd albo przez komputer, albo na papierze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.